daty podpisania manifestu PKWN jako Narodowe Święto Odrodzenia przez Służbę Bezpieczeństwa. Święto obchodzone 11 listopada. Uroczystości. O godzinie 11.15 dowódca uroczystości, mówiąc pułkowniku Dariuszowi Żukowskiemu o gotowości pododdziału do rozpoczęcia uroczystości. Po zakończeniu uroczystości na rynku zapraszamy na Cytadelę. Melduje pododdziały gotowe do czystego apelu z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Kapelanem garnizonu na czele, szanowni dowódcy i komendanci służb mundurowych, szanowni przedstawiciele samorządów powiatowego, wojewódzkiego, szanowni państwo kombatanci zgromadzeni na dzisiejszej uroczystości, nisko kłaniam się pocztom sztandarowym, szanowni państwo mieszkańcy Grudziądza zgromadzeni tu dzisiaj na rynku. Spotkaliśmy się, aby wspólnie świętować dzień, w którym 95 lat temu Rzeczpospolita Polska odzyskała niepodległość. Dla nas, Polaków, słowo niepodległość ma wielką wagę. Przez 123 lata walczyliśmy jako naród o istnienie na mapie świata, o swoje miejsce w Europie, o swoją tożsamość. Tę walkę musieliśmy kontynuować podczas nawały bolszewickiej w 1920 roku i podczas hitlerowskiej agresji w 1939 roku. Szanowni Państwo, u stóp pomnika żołnierza polskiego zwracam się w szczególny sposób do grudziąckiej młodzieży. Pamiętajcie, są wśród nas kombatanci, są tutaj osoby, które wiedzą, ile trzeba dać siebie, jak wiele trzeba było poświęcić, abyście mogli mówić w ojczystym języku, poznawać kulturę i uczyć się polskiej historii bez lęku o swój los i konsekwencje.
Dziś najlepszym hołdem, który możemy oddać tym wszystkim pokoleniom, to szacunek, szlachetność, uczciwość oraz wytężona praca i nauka dla Polski. Wielu z tych, których tutaj wspominamy, o to właśnie walczyło. Dajmy więc przykład. Potwierdźmy to, że ich wysiłek nie poszedł na marne i że jesteśmy z nich dumni. W listopadowe dni 1918 roku, po latach zaborów, rodziła się nasza państwowość. Spełniło się marzenie kilku pokoleń Polaków, walczących o niepodległą ojczyznę, płacących daninę krwi w licznych powstaniach. 11 listopada Rada Regencyjna przekazała władzę nad wojskiem marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu oraz ustanowiła go naczelnikiem państwa. Biało-czerwony sztandar powiewający na Zamku Królewskim był jednym z symbolów wolności. Wtedy powstawała II Rzeczypospolita. Moment o tyle ważny, że Polska ponownie weszła do grona państw suwerennych, niepodległych i stała się ważnym partnerem pozostałych narodów Europy. Dziś dla nas jest to dzień z jednej strony zadumy i refleksji nad wydarzeniami z przeszłości, z drugiej zaś dzień radości i ogromnej odpowiedzialności za przyszłość. Duch patriotyzmu, jak i pamięć o wydarzeniach sprzed wielu lat muszą być stale podtrzymywane. Najstarszy w Wojsku Polskim, garnizonie o jakże wspaniałych tradycjach. Dzisiaj dokładamy wszelkich starań, by chlubne tradycje wojskowe stanowiły nie tylko dumę dla miasta i regionu, lecz przyczyniały się także do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa jego mieszkańców. Szanowni zebrani, korzystając z okazji dzisiejszego święta, pragnę przede wszystkim złożyć serdeczne życzenia naszym kombatantom, których przykład uczy nas, czym jest miłość i służba ojczyźnie. W sposób szczególny pozdrawiam żołnierzy pełniących zaszczytną, ale niezwykle trudną misję w operacjach poza granicami naszego kraju. Życzę wytrwałości w sojuszniczych działaniach i szczęśliwego powrotu do domu. Mieszkańcom garnizonu oraz wszystkim zebranym na dzisiejszej uroczystości życzę, aby ten świąteczny czas upłynął nam wielkiej radości, której źródłem jest wolna i niepodległa ojczyzna. Dziękuję za uwagę. Po 123 latach niewoli odrodziła się wolna Polska. Dziś my, spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej, sięgamy do skarbnicy dokonań naszych walecznych przodków. Przywołujemy pamięć uczestników powstań narodowych, twórców II Rzeczypospolitej i obrońców odzyskanej niepodległości. Wspominamy również żołnierzy pól bitewnych II wojny światowej, Polskiego Państwa Podziemnego oraz powojennego podziemia niepodległościowego. Wzywam rodaków, którzy nie ugięli się pod jarzmem zaborców i nigdy nie przestali wierzyć w niepodległą Polskę. Wołam z odległych czasów kosynierów generała Tadeusza Kościuszki, żołnierzy Legionów Polskich generała Henryka Dąbrowskiego i wiarusów księcia Józefa Poniatowskiego. Przywołuję żołnierzy Powstania Listopadowego i Powstańców Styczniowych. Stańcie do apelu! Swobody! Wzywam wszystkich żołnierzy polskich, walczących o odzyskanie niepodległości na polach bitew I wojny światowej. Wołam żołnierzy Legionów Polskich, Legionu Puławskiego, I Korpusu na Białorusi i II Korpusu na Ukrainie, Legionu Bajończyków, Armii Polskiej we Francji oraz Polskiej Organizacji Wojskowej. Stańcie do apelu! Wzywam bohaterów, którzy wykuwali zręby polskiej państwowości. Żołnierzy samoobrony Mińska, Wilna, Lidy i Grodna. Waleczne Orlęta Lwowskie oraz powstańców wielkopolskich i śląskich. Wołam strzelców, gruzyniaków, sokoli, kadetów, skautów i harcerzy.
Przywołuję żołnierzy, którzy w sierpniu 1920 roku dali przykład światu, jak należy bronić wolności i niepodległości. Stańcie do apelu! Swobodę! Ciebie wzywam, marszałku Józefie Piłsudski, który w dniu 11 listopada 1918 roku stanąłeś na czele odrodzonego Wojska Polskiego. Wzywam współtwórców niepodległościowego państwa polskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego, Ignacego Daszyńskiego, Ignacego Paderewskiego, Romana Dmowskiego oraz generałów Józefa Hallera, Józefa Dowbor-Muśnickiego. ...dnia 1939 roku na wszystkich frontach II wojny światowej. Bohaterów polskiego państwa podziemnego oraz powojennego podziemia niepodległościowego, którzy stanęli do walki za Boga, honor i ojczyznę. Stańcie do apelu! Swobodę! Wzywam rodaków, ofiary hitlerowskiego i komunistycznego reżimu z Lasu Katyńskiego, obozów zagłady i łagrów Syberii oraz innych nieznanych dotąd miejsc kaźni, którzy na ołtarzu ojczyzny złożyli daninę krwi i życia. Stańcie do apelu! Zginęli śmiercią ojczyzny! Wołam żołnierzy Wojska Polskiego, którzy nie bacząc na trudy i niebezpieczeństwa, pełnili służbę w misjach wojskowych w różnych regionach świata i oddali swe życie w imię pokoju i walki o prawa człowieka. Stańcie do apelu! Ulegli bardzo Bogu! Do was wołam potomni, bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej zapisali się na trwałe w naszych sercach. Dziś wolna Polska wyraża im swą wdzięczność i cześć, a młode pokolenie uczy się na ich wzorcach obywatelskiej i żołnierskiej wierności ojczyźnie. Chwała bohaterom! Cześć ich pamięci! Bohaterowie! Trzeba! Wolność! Zarząd! Wolność! Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej koło Grudziądzu. Zygmunta Berlina przy WKU w Grudziądzu. Stowarzyszenie Polaków poszkodowanych przez III Rzeszę. Związek Sybiraków, oddział Toru, koło w Grudziądzu. Rzeczypospolitej Polskiej, Janusz Dzięcioł. Senator Grudziądza, pan Robert Malinowski. Thank you.
jednostek i instytucji wojskowych garnizonu grudziący z dowódcą garnizonu, pułkownikiem Dariuszem Żukowskim na czele. Urzędu Marszałkowskiego w Grudziącu pan Krzysztof Mokora. W imieniu posła Tomasza Szymańskiego, Piastkiego, pan Janusz Kołodziejski. W imieniu posła Rzeczypospolitej Polski Zbigniewa Sosnowskiego, pan Janusz Machowicz. Przedstawiciele Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu z zastępcą komendanta, młodszym brygadierem, panem Dariuszem Sęgierskim na czele. Pan Janiszewski na czele. Przedstawiciele Zakładu Karnego nr 2 z panią dyrektor Marleną Lubiejewską na czele.